Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No zimna wojna, czy będzie zimna wojna z Chinami, czy jest zimna wojna z Chinami, czy będzie gorąca wojna z Chinami. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No zimna wojna, co to znaczy zimna wojna? No zimna wojna jest taka, że nie ma gorących bomb. Ameryka no i Chiny, no to teraz mają ten, całe te stosunki międzynarodowe, to są na najniższym poziomie już od jakichś 40, 50, 60 lat, także no część ludzi mówi, że następny prezydent będzie miał problemy. No Trump, jeżeli będzie wybrany, jeżeli kolegium elektorskie zdecyduje, jeżeli 140 kongresmenów zdecyduje, zobaczymy, co to będzie. No ale jest możliwość, że Biden będzie prezydentem. No i ludzie mówią, że cała ta sytuacja szykuje Bidena na spore problemy. No Trump no to sobie poradzi, ale Biden to jest mafia, to jest forsa, to są Chiny. No tam dużo się działo, także że jeżeli Biden zostanie prezydentem na następne 4 lata, no to Chiny będą pchały, Chiny pchają dużo najróżniejszych rzeczy, ekonomicznie, geograficznie nawet. Także zimna wojna, czy gorąca wojna, no zimna wojna to już jest. Jest dlatego, że Trump no zaczął tą, no ludzie mówią, że wojna celna, no ale to nie jest wojna celna, to Trump po prostu chce wyrównać cła. Trump mówi, że albo cła niech będą zero na towary jeżdżące z Ameryki do Chin i z Chin do Ameryki, albo 2,5%, albo 25%, że wszędzie powinny być takie same. Problem jest teraz taki, że Chiny są traktowane jako kraj największego uprzywilejowania ekonomicznego i dlatego płacą powiedzmy 2,5%. Płaciły, a amerykańskie produkty płaciły powiedzmy po 20-30%. No to się trochę zmieniło, tam jest szum, no bo chodzi o stal, o najróżniejsze rzeczy. Kongresmeni walczą o zniżki celne. No zrobił to się bałagan, no ale Trumpowi, no to jako normalnemu człowiekowi, to jedyne o co chodziło, żeby były te same, żeby był wolny rynek. Wolny rynek, no to znaczy taki sam rynek. A jeżeli Chińczycy zaporowo stawiali, a Amerykanie stawiała, bo chciała mieć tanie rzeczy, no to jest po prostu nie tak, jak powinno być. W ostatnich dziesięcioleciu chiński przywódca komunistycznej partii już, no oni odpuścili sobie całą tą doktrynę Deng Xiaopinga, która w zasadzie no to mówiła, że Chiny muszą się powolutku rozrosnąć, wzrosnąć, no i osiągnąć jakiś poziom. No i teraz Xi Jinping, on Deng Xiaoping, no to tak mówił, że powoli, a teraz aktualny komisarz sekretariatu partii, nie, jak oni się tam nazywają, no głównego komitetu centralnego, no to oni już są bardziej, on jest bardziej apodyktyczny, on jest w zasadzie uzyskali swoje pieniądze, teraz rozpracowywują te wszystkie wysepki archipelagi, no są jakieś tam rafy koralowe, no i oni przyjeżdżają na tych rafach koralowych, po prostu mają potężne barki, wyciągają ten piasek, no i usypują z tych raf koralowych, które wystawało tam 100, 200, 300 metrów na wysokość pół metra, robią całe sztuczne wyspy. To jest po prostu nieprawdopodobne. No ale co to im daje? To im to daje, że mogą mówić, że to jest na około 300 mil, 300 czy tam 200 mil tych morskich, jakiekolwiek są tam przepisy, no to woda należy do nich, ropa naftowa pod tą wyspą należy do nich,
ryby należą do nich i tak dalej, i tak dalej. No a jeszcze większa sprawa to jest to, że zaczęli budować najróżniejsze pasy startowe. Z reguły no to są instalacje wojskowe. To jest, no nikt tam nie będzie przecież siał żyta czy zboża. To są tylko czyste ekonomiczne rzeczy ze względów na bogactwa naturalne. No i oni się rozbestwiają się na tym chińskim Morzu Południowym. Zmusili, w zasadzie zniewolili Australię ekonomicznie. No, Australia została wykolegowana. Tam jest 500, 600, 700 tysięcy studentów na uczelniach. Tam Chińczycy powykupowali rudę żelaza, węgiel i tak dalej na 5-10 lat do przodu. Po prostu komuniści połknęli Australię na żywca. Połknęli ich, Australijczycy dali się, można powiedzieć, ugotować powolutku. Także wymiana gospodarcza ta Chin, no to jest tam jedna jedyna partia, tak, to jest jedna jedyna partia, komitet centralny wszystko decyduje, tam subsydiuje, dokłada pieniądze do tych państw, do tych firm państwowych, załatwili firmy amerykańskie i firmy zachodnie, bo kiedykolwiek, jakakolwiek firma chciała wejść na teren Chin, no to oni kazali powiedzieć wszystko. Firmy musiały się pokazać, co robią, jak robią, dlaczego. Wszystkie te tajemnice firmowe zostały przekazane. Także to po prostu było samobójstwo. To było jedyne co, to tylko, że była tania siła robocza w Chinach. No ale wszystko przejęli. Technologię przejęli, inżynierię przejęli, produkcję przejęli, no ciuchy, włókiennictwo, elektronikę. Wszystko tam zostało przejęte. Wszystkie te kompanie internetowe, Google, no to jest odpowiednik w Chinach, eBay jest odpowiednik, Yahoo jest odpowiednik, Amazon jest odpowiednik, PayPal, wszystko co na zachodzie jakiś koncept był, czy jakaś idea, czy jakiś patent, no to Chińczycy po prostu skopiowali to na żywca. No i na ten miliard 200 milionów ludzi mają swoje rzeczy. Te Huawei wzięło się za tę piątego pokolenia, te linie telefoniczne, te systemy telefoniczne. A jak oni zaczynali? No oni zaczynali, że oni brali, kupowali sprzęt w Ameryce, rozkładali na części pierwsze, kupowali tam składniki, robili tą elektronikę, no i produkowali za pół czy za ćwierć ceny na własny rynek. No i tak to wszystko się odbywało. Wszystkie te kompanie, ten właściciel Alibaba, no to jest były jakiś tam wojskowy, no oni wszyscy w zasadzie, no to mają połączenia z reguły albo wojskowe, albo partyjne, no są multimiliarderami. W komitecie centralnym komunistycznej partii Chin, no to tam jest poniżej chyba 4000, niecałe 4000 tych delegatów, no to na te 4000 delegatów, no to około 160 to jest multimiliarderami. Oni po prostu, ci multimiliarderzy są członkami komunistycznej partii Chin i są w komitecie centralnym. No tam Mao, no to po prostu chyba się przewraca w grobie, no bo on nie po to mordował i zabijał burżujów, nie po to mordował mandarynów, nie po to likwidował kapitalizm, żeby teraz oni opływali forsą. No w Chinach 5% Chińczyków ma 95% chińskich skarbów, w Ameryce około 15% Amerykanów ma 85%. No i wszyscy nawalają na bogaczy amerykańskich, no ale nikt nie nawala na bogaczy chińskich. Ilość miliarderów w Chinach jest większa niż ilość miliarderów w Ameryce. No, trzeba wziąć pod uwagę, że w Chinach jest trzy razy więcej ludności.
Chińczycy właśnie przesunęli ten cały ten rynek przez te zmuszanie firm zachodnich, no i subsydiowanie tych państwowych firm. Tak można się zastanawiać, czy Ameryka może się rozłączyć, czy jakikolwiek kraj może się rozłączyć od tej ekonomii chińskiej bez jakichś kolosalnych kosztów ekonomicznych. No w zasadzie to już nie da rady się odłączyć. Ludzie się przyzwyczaili do tych tańszych chińskich rzeczy. Chińczycy po prostu się wyspecjalizowali we wszystkim. Wszystko łapią, kopiują i sprzedają dwa razy taniej. Także zimna wojna. No zimna wojna jest troszeczkę inna, no bo komunizm z Moskwy, no to był kompletnie inny niż komunizm z Beijing. Sowieci przez lata, no szczególnie po II wojnie światowej, no to Stalin chciał, żeby komunizm opanował cały świat, no ale on bardziej to wszystko siłowo próbował. Opanował Europę Wschodnią, w Afryce w latach, no to już nie Stalin, ale Rosja wciskała najróżniejsze zamieszki w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej, no wszystkie te Kuby, nie Kuby, Nikaragua, no to wszystko był tam komunizm z karabinami. Teraz Chiny no są troszeczkę inne, Ameryka i Chiny, no one są tak połączone ekonomicznie i politycznie, włączając miliony turystów jeżdżących w jedną i w drugą stronę i studentów. ZSRR z Ameryką nie miał nic wspólnego. Nie miał nic wspólnego ekonomicznie, nie miał nic wspólnego politycznie. Chińczycy, komuniści chińscy po prostu nauczyli się, jak wykorzystywać zachodnie demokracje, no jak nauczyli się, jak wykorzystywać wolny rynek do tego swojego autorytarnego systemu. No i kontrolują tak jak Sowieci nigdy nie byli w stanie kontrolować. Na dzień dzisiejszy no Ameryka za bardzo nie ma się co martwić eksportem komunizmu z Chin, no ale musi się troszeczkę martwić socjalizmem. Bardzo dużo polityków amerykańskich zaczyna pokazywać na Chiny, że to jest jakiś taki sukces ekonomiczny, no ale nie zdają sobie sprawy, że ten sukces ekonomiczny to jest dlatego, że oni wyeliminowali konkurencję w Ameryce, wyeliminowali konkurencję w Europie i to nie jest model. Ameryka nie mogłaby już czegoś takiego zrobić, bo nie miałaby gdzie sprzedawać. Tak? Także, no ale dużo tych socjalistów jednak uważa, że model chiński jest, no i tłumaczą, że to nie jest komunizm, że to jest demokracja. No demokracji nie ma, bo jest jedna jedyna partia, a jeżeli jest jedna jedyna partia, no to nie ma opozycji, no a jak nie ma opozycji, no to nie ma demokracji, tak? No bo demokracja, no to z zasady musi mieć możliwość pokazania jakiejś strony opozycyjnej. W Chinach po prostu są frakcje komunistyczne, no tak jak i w PRL-u za Bieruta, za Jaruzelskiego, po prostu te frakcje jakieś rewolucyjne, czy odwilżowe, czy jakieś zmienne, czy betonowe, czy tak dalej, no to jedna frakcja komunistyczna po prostu wybija drugą frakcję i to nie jest demokracja. Tak samo nie jest to kapitalizm, dlatego że wszystko jest kontrolowane ręką partii, a nie jest to firmami prywatnymi czy ludźmi prywatnymi. Także to trudno tak to powiedzieć. No, na całe nieszczęście coraz więcej krajów bardziej się przychyla do Chin. No bo Chiny oferują najróżniejsze pożyczki, sprzedają miliony, miliardy wszystkiego na cały świat i zasypują pieniędzmi, tak jak wspominałem właśnie, Australię opanowali.
No jest jeszcze inna ta kwestia, powiedzmy, tych połączeń międzynarodowych, międzykrajowych. No, trudno to wszystko rozłączyć, powiedzmy, te ocieplenie, zmiany te klimatyczne. No, Chińczycy cwanie produkują te swoje zanieczyszczenia, no a debile, użyteczni idioci amerykańscy, europejscy po prostu wydają pieniądze na to, żeby oczyścić te powietrze o 0,5% czy o 2%. Chiny w ogóle nic nie robią. No ale te oczyszczanie o 1 czy 2% niszczy ekonomię europejską i może niszczyć amerykańską. No, Trump się wycofał z tej umowy paryskiej. No ale Biden przypuszczalnie pobiegnie w podskokach, żeby to robić, żeby jeszcze bardziej rozwalać Amerykę. Ta polityka połączeń międzynarodowych, to jest ważne, żeby Ameryka rozmawiała ze swoimi aliantami. Jak się przeciwstawić tym Chińczykom? No, Ameryka musi mieć jakąś taką siłę jednak, tą miękką i twardą, żeby obronić te wartości demokratyczne, żeby obronić te wartości, które były budowane przez setki lat. Niektórzy pesymiści mówią, że to już jest za późno, że patrząc na ilość ludzi w Chinach, całą tą populację, no i ten wzrost ekonomiczny, no to nie da rady tego złapać. No ale Chiny mogą być dużo mniejsze niż Ameryka i alianci, sojusznicy amerykańscy i cała ta bogactwo i dorobek tych zachodnich demokracji może jeszcze coś możliwe, że zrobi. No, Unia Europejska tam podskakuje przez te obozy przymusowe pracy muzułmanów, mówią na tym zachodnio-północnych terenach. Ameryka, no i cały świat potrzebuje jakąś taką strategię, ale żeby mieć jakieś takie określone cele, to także, że trzeba jednak chronić tych standardów technologicznych, trzeba jakieś to wszystko ustalić, żeby była wolność. No, Biden wolności już nie uznaje. Patrząc na to, co on zrobił, no to wszyscy ci socjaliści. Biden chyba wie, że to było jedno oszukaństwo, no bo każdy normalny człowiek, czy zawodnik, czy polityk, no to powinien wiedzieć, że powinien się zgodzić na tym, że jeżeli jest jakaś rozgrywka, jakiś mecz, jakieś wybory, no to powinien się zgodzić na to, że jeżeli opozycja mówi, słuchaj, tutaj coś się stało, to wyjaśnijmy to. Biden i socjaliści Bidena nie chcą tego rozwiązywać. Dzisiaj nie jest już tak jak 1945, kiedy Ameryka pomagała i Japonii, i Niemcom, i całemu światu. Dzisiaj to już w zasadzie jest blisko tego, co było 1917, kiedy by ta trzecia wojna bałkańska miała być krótka, a rozpierniczyła w zasadzie cztery mocarstwa. Rozwaliło imperium habsbursko-austriackie, rozwaliło Rosję, rozwaliło te imperium otomańskie. No i w zasadzie zaczął się początek rozpadania Wielkiej Brytanii. Także zimna wojna z Chińczykami, gorąca wojna z Chińczykami. Następny prezydent to będzie ciężki orzech do zgryzienia. Tajwan, no to jest punkt zapalny. Hongkong, no to już w zasadzie to przejęli. Komuniści położyli łapę na Hongkongu, teraz się przymierzają do Tajwanu. Biden przypuszczalnie położy się komunistyczna świnia normalnie się przyszykuje, przyłączy się do tego koryta, no i zostanie opłacony. Zdrowia,
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla wszystkich konserwatystów. Dziękuję, że głosowaliście na Trumpa i republikanów. Socjaliści, pamiętajcie, będzie płacić zgrzytanie zębów, dlatego myślcie,